w ramach narzędzi jakby internetowego sprzedawcy dostałem takie pytanie odnośnie odtwarzania muzyki przy prowadzeniu spotkań online. Dostałem to pytanie od Ewy, która prowadzi w tej chwili szkolenia online. Konkretnie są to zajęcia z jogi. I te zajęcia z jogi dotąd Ewa prowadziła normalnie na sali. No, z racji aktualną sytuacją prowadzi teraz te zajęcia z jogi online. I właśnie sprawdzam, bo nie widziałem do końca, w jakim narzędziu to robi. I już to się dowiedziałem, właśnie widzę maila, że w programie Zoom to jest faktycznie narzędzie do spotkań online, które często jest wykorzystywane przez osoby prowadzące treningi online. Dosyć dobre jest do tego, bo ma dobrą jakość, jeżeli chodzi o obraz z kamery. Całkiem nieźle też radzi sobie z dźwiękiem, ale jednak ma problem z dźwiękiem muzyki, która ma być tłem do tych ćwiczeń. I teraz dlatego pytałem właśnie tutaj, dodatkowo dopytywałem Ewę o to, z czego korzysta, bo przy różnych narzędziach do spotkań online różnie to trzeba zrobić. I na przykład gdyby to robić za pomocą GoToMeeting, z którego ja korzystam, to mamy generalnie jakby jedno źródło dźwięku, czyli tak jak ja teraz mówię, z mikrofonu, i ten mikrofon, to jest takie najprostsze rozwiązanie. Można by oczywiście po prostu, najczęściej tak jest zresztą, że mamy jeden mikrofon i puszczamy w pomieszczeniu, czy to w pokoju, w którym prowadzimy teraz te spotkania online, czyli ten trening, puszczamy muzykę, no i ta muzyka gdzieś tam leci w tle i tak naprawdę przez ten mikrofon trafia razem jeszcze być może z tym, co my mówimy. I to się różnie miesza. Przede wszystkim te narzędzia do spotkań online są przygotowane do tego, żeby przekazywać głos. Właśnie nie do tego, żeby przekazywać muzykę. I z tym zawsze będzie w jakimś zakresie problem, bo właśnie trzeba by, po pierwsze, minimum to trzeba zrobić, to by trzeba miksować w jakiś sposób. Czasami zdarza się, że dobry mikrofon zewnętrzny może tutaj pomóc. I ja ostatnio kupiłem taki mikrofon, nawet podam może jaki, który właśnie sobie testowałem, jeden z takich prostszych akurat mikrofonów, takich można powiedzieć, że półprofesjonalne, czy niby profesjonalne to jest, ale uważam, że są jeszcze bardziej profesjonalne, DNA DNC-1U, w okolicy 200 zł można taki mikrofon, jak widać tutaj, zakupić, w takim nawet zestawie przymocowaniem do biurka. I ten mikrofon, jeśli chodzi o odtwarzanie dźwięku z pomieszczenia, jest całkiem niezły. Pozwala na faktycznie zbieranie dobre głosu, jak i właśnie muzyki. I muszę przyznać, że testy sprawiły, że faktycznie całkiem fajnie tego się nadaje. Chociaż jak ja prowadzę tutaj spotkania, to wolę mikrofon jednak naprawdę, to nawet dużo, dużo tańszy, zwykły taki za kilkadziesiąt złotych mikrofon, który jest po prostu nauszny taki mikrofon, tak, ze słuchawkami. Chociaż taki mikrofon też nie zastąpi nam jednak sytuacji, znowu bardziej idealnej, kiedy mamy mikrofon na teleporcie właśnie nauszny. Jeżeli nie robimy jakichś ostrych ruchów głową, chociaż i nawet to można często robić, to wtedy ta jakość dźwięku bezprzewodowego takiego mikrofonu bezpośrednio przy ustach jednak będzie zawsze lepsza od takiego mikrofonu. Chociaż, oczywiście być może tu bardziej jeszcze są bardziej profesjonalne jeszcze mikrofony, to jeszcze mogłyby lepiej działać. Różnice są niewielkie, więc to właśnie to jest taka subtelna różnica. Więc lepszy mikrofon jest jakimś rozwiązaniem, poprawienie tego dźwięku, ale jest jeszcze inny problem, że te programy do transmisji online, jak na przykład Zoom, one mają jakby filtry dźwięku dostosowane do głosu ludzkiego. W ten sposób też trochę działają, bo obniżają jakość przesyłu, znaczy nie jakość może, ale
dostosowują parametry przesyłu dźwięku, żeby jak najmniej danych trzeba było przesyłać do głosu ludzkiego. I w związku z tym muzyka może przekazywana być w dosyć dziwny sposób. No bo jest jeszcze jeden, bo są jakby mówimy teraz jeden, dlatego nawet jakiekolwiek zastosujemy rozwiązanie, to może być problem. Oprócz mikrofonu takiego zewnętrznego można stosować, to zarówno szczególnie właśnie jakbyśmy stosowali taki mikrofon z teleportem, czyli na przykład takie zestawy, powiedzmy o takie coś na przykład, nie? Czyli przypięty teleport bezprzewodowy, słuchawka na głowie z mikrofonem podpięta i to tego typu rozwiązanie, tu mamy takie właściwie o, nawet z dwoma, jak dwie osoby mogą nawet prowadzić, to one nie, ale one nie robią, nie miksują jakby muzyki, tak, bo muzyki raczej tu wtedy nie słychać w ogóle. Przede wszystkim to jest nastawione na głos z mikrofonem. I wtedy, kiedy stosujemy takie rozwiązanie z takim mikrofonem, czyli dobra jakość dźwięku z mikrofonu, to trzeba by miksować przez mikser. No i wchodzimy już tutaj w zakresy już takie, które trochę wychodzą, jakby nie chcę wchodzić w pewne kompetencje może specjalistów innych, ale no to są już trudniejsze rozwiązania, bo wymagają miksowania. Ale można jeszcze zrobić takie rozwiązanie, znowu zależy, czy ma być głos przekazywany, czy tylko muzyka. W niektórych przypadkach, niektóre można stosować coś takiego jak tak zwana, tak będzie karta stosować kartę dźwiękową, która ma funkcję what you hear, czyli to, co słychać. Takie karty dźwiękowe wtedy pozwalają przekazywać dźwięk taki, jaki odtwarzamy w komputerze. Czyli jeżeli mamy, i wtedy to jest tak, że to, co idzie na nasze głośniki, to jest przekazywane tak, jakby było z mikrofonu, ale wtedy jest bezpośrednio dobrej jakości, bo w miarę dobrej jakości, bo wtedy idzie ten sygnał cyfrowy bezpośrednio z odtwarzacza, a nie, że do głośników i z głośniku do mikrofonu i dopiero dalej. To rozwiązanie wymaga po prostu karty takiej dźwiękowej. Chociaż często, znaczy firma Sandblaster takie karty na pewno doprodukuje i wiem, że ona ma taką funkcję. Domyślam także często, czasami w zwykłych laptopach, jeżeli jest Sandblaster, to może to działać. To się tak nazywa. Watch you hear. Nie? W ten sposób. I ta funkcja po prostu nie wiem, czy tak wpiszemy, no stereo mix, czyli że można, ale to jest, aha, to samo się pojawiło, no karta z funkcją watch your hair. No i te karty z tą funkcją, no, trzeba sprawdzić, czy u siebie w parametrach ustawienia dźwięku można dojrzeć, tu na przykład zaraz pokażę, czy taka funkcja jest. No, w ustawieniach dźwięku można sobie sprawdzić w karcie nagrywanie. Wtedy tu mam różne właśnie mikrofony i jest taka opcja Watch Your Hear. Wtedy trzeba wybrać to jako na przykład albo domyślne, albo w programie do transmisji, gdy z reguły się tak robi, raczej się ustawia tutaj, w programie do transmisji wybiera się, że źródłem dźwięku jest Watch Your Hear. Ale jak się wybierze tę opcję, to wówczas nie będzie działać mikrofon, czyli albo muzyka, albo mikrofon. I w związku z tym, no, co jeszcze nam zostaje? No, tutaj właśnie ta informacja, że tutaj Ewa korzysta z programu Zoom, powoduje, że rozwiązanie jest dosyć dobre. W przypadku programu Zoom jest funkcja przekazywania oprócz dźwięku z mikrofonu również dźwięku odtwarzanego z komputera i miksowania tego razem. I co jest najważniejsze, ten dźwięk jest wysokiej jakości i to jest jak dotąd najlepsze rozwiązanie, jeśli chodzi o przekazywanie dźwięku, jakie dotąd słyszałem, bo istotne jest to, że ten dźwięk wtedy z odtwarzacza Zoom nie przetwarza jak dźwięk z mikrofonu. I jedyną wadą tego rozwiązania jest to, że ta muzyka nie jest synchronizowana z tym, co mówisz. Czyli jeżeli na przykład do muzyki ćwiczenia wykonujesz
i mówisz na przykład raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa i to ma być do rytmu, to niestety ten dźwięk, który ty będziesz słyszeć u siebie z głośników, on nie będzie, będzie lekko przesunięty i nie jesteś w stanie tego ocenić jak przesunięty, więc raczej to jest tylko jako dźwięk w tle. Jeżeli to jest spokojna muzyka, być może do jogi nie ma potrzeby rytmiczności, tylko chodzi o to uspokojenie, no wtedy być może to przesunięcie ci nie będzie przeszkadzać i w zupełności to wystarczy. Zastanawiam się, czy mi się uda to pokazać, jak to włączyć się, bo mam to, teraz pokazuję na żywo w klubie Spoczek Klientera, w związku z tym może być ciężko, ale zróbmy sobie taką próbę, może się uda, trzeba próbować, będziemy wiedzieć, czy się uda, czy nie uda. Ja na razie spróbuję się tutaj zalogować już na konto, które mam na Zoom. Może w międzyczasie powiem o, jeszcze zanim się tu podłączymy, o pewnych zaletach tego Zoom. Zoom jest narzędziem, które o tyle jest atrakcyjne, że oferuje bezpłatny plan przy połączeniach do 40 minut. Chociaż teraz jest jeszcze promocja, że w związku z aktualną sytuacją, że to 40 minut, po 40 minutach pojawia się okno, które pozwala przedłużyć ten czas telekonferencji. I nawet bezpłatnie można z tego korzystać, również powyżej 400 minut, więc dosyć to jest atrakcyjne. Dlatego ten Zoom możecie też, polecam przetestowanie, jeżeli robicie jakieś spotkania, to takie online, to można też właśnie zobaczyć, jak z tego skorzystać. Jest to niestety po angielsku, jak ktoś nie zna angielskiego, to może mieć tutaj troszkę problemu, ale jak będzie potrzeba, możemy zrobić szkolenie z tego też, żebyście sobie poradzili. Ja spróbuję zaraz tutaj uruchomić spotkanie. No więc mam tutaj uruchomioną aplikację Zoom i to jest w zasadzie już tu przygotowana transmisja. Widać, że mamy mikrofon włączony, no mam wyłączone akurat wideo, no nie potrzebuję, żeby tu pokazać, co chcę zrobić. Co trzeba zrobić, żeby tę muzykę transmitować właśnie w wysokiej jakości? Należy kliknąć Share Screen. Share Screen powoduje, że udostępniamy ekran komputera, czyli to, co ja robię na GoToMeeting na przykład, tak? Czyli ekran z komputera. No, w przypadku takich zajęć z jogi nie potrzeba pokazywać ekranu z komputera, bo nas interesuje właśnie wideo, więc to byśmy z tego korzystali. Ale żeby właśnie odtwarzać muzykę, musisz wejść w to, Share Screen. Teraz muszę wybrać, jakby tu się wybiera, który ekran należy, którą aplikację chcemy pokazywać, ale tu jest jeszcze opcja Advanced. Jak klikniemy to Advanced, jest taka opcja jak Computer Sound Only, czyli tylko dźwięk komputera. Więc to wybierasz i to powoduje, że będzie udostępniany nie ekran jakiejś aplikacji, tylko dźwięk z komputera. I to wystarczy kliknąć i w tym momencie wszystko, co będzie odtwarzane w komputerze, dźwięk, właśnie muzyka, na przykład, będzie też słyszalne w wysokiej jakości, niezależnie od tego, co mówisz do mikrofonu, co tutaj widać, jak pojawia się, nie? I ta opcja w Zoom fantastycznie działa, tylko tak jak jeśli chodzi o jakość dźwięku, naprawdę super to jest. No jedyną wadą jest tutaj, tylko to, że jest to lekko przesunięte i jeżeli byśmy chcieli odliczać dźwięk do muzyki, to rytm, tak, raz, dwa, trzy, cztery, to niestety będzie to dla odbiorców po drugiej stronie przesunięte lekko w czasie. Także to jedynie do tego się nie do końca sprawdza, ale jeżeli chodzi o takie tło muzyczne, to fantastycznie polecam właśnie. W tym momencie Zoom do tego się bardzo dobrze nadaje i ten dźwięk fajnie przekazuje. Mirek, możemy podsumować? Naciskamy Share Screen. Tak, czyli Share Screen. Klikamy na zakładkę, bo domyślnie się pojawi Basic, klikamy na Advanced i następnie Computer Sound Only. Computer Sound. Na środku jest taka ikonka z głośnikiem.
I tę po ikonkę trzeba kliknąć i potwierdzić tutaj na dole w prawej stronie share. I wtedy będzie leciała muzyka z komputera, tak? Dokładnie, dokładnie. Wtedy właśnie cały dźwięk będzie z komputera. To, co będziemy odtwarzać, czyli jeżeli na przykład uruchomimy Spotify czy YouTube'a, to dźwięk ten, który będziemy słyszeć w komputerze odtwarzany, on będzie też przekazywany do odbiorców, niezależnie od dźwięku z mikrofonu. Tu tylko jedną rzecz trzeba czasami zwrócić uwagę, bo no ja może pokażę to na przykładzie Spotify'a chociażby, że jeżeli mamy teraz jakąś muzykę odtwarzamy, czy z YouTube'a, czy z jakiegoś odtwarzacza, to wtedy jest tak jeszcze, że kwestia jest w głośności. Powiedzmy, mam teraz odtwarzacz Spotify akurat. I wtedy czasami trzeba wyregulować, jak jest za głośno i nie słychać, szczególnie jeżeli miksujemy to z mikrofonem, czyli my coś mówimy do mikrofonu i muzykę odtwarzamy. To tutaj jeszcze warto w odtwarzaczu ustawić siłę głosu, bo czasami jest za głośno, jak ja testowałem właśnie ze Spotify'em, to na maksimum było źle, bo nic nie było słychać, co z mikrofonem, co z mikrofonu się mówiło, tylko trzeba było ściszyć aż dosyć mniej więcej nawet do takiej niewielkiej, 1/4 głośności mniej więcej to było tak dobrze. Trzeba po prostu dopasować to, czy nie jest za głośno, czy słychać mikrofon i to dopasować. Czasami trzeba ściszyć. To ściszanie czasami trzeba zrobić na, czasami można zrobić na też ustawieniach dźwięku, czyli jeżeli wejdziemy w ustawienia dźwięku, to w odtwarzaniu, bo to zależy na jakim urządzeniu, tak, na jakiś tam odtwarzaczy Windows Player, no ale na YouTubie też można, tak, też można ściszyć. Także w zasadzie zawsze tam przy odtwarzaczu jest jakaś opcja możliwości zmiany. Zaraz to się tu przełącza, to chciałem pokazać, że powiedzmy mam tutaj dźwięk na głośniki, czyli to są te głośniki domyślne, zaznaczone, zazwyczaj to będą domyślne, więc wystarczy wejść w właściwości i zobaczyć poziomy i tym poziomem sterować, po prostu tak naprawdę to jest poziom głośników. No, trzeba to przetestować i zapytać uczestników wtedy spotkania, czy jakby mój głos z mikrofonu jest odpowiednio słyszalny w stosunku do muzyki. To nie ma reguły, jak to musi być głośno, trzeba po prostu to, tak powiem, zapytać uczestników, czy słychać. I oczywiście, jeżeli używamy mikrofonu, bo jeżeli puszczamy tylko muzykę na przykład, to wtedy nie ma znaczenia, jaki poziom ustawimy, no im głośniej, tym będą mieli głośniej. Ale na to też zwracam uwagę, bo czasami właśnie jak mówimy, używam mikrofonu, to może być problem, że nie będziemy słyszani wtedy, a tylko słuchać muzykę. No, także to też trzeba by ewentualnie zadbać i sprawdzić. No trzeba zapytać, nie? Czy dobrze słychać. No, także rozumiem, że też Natalio, tak używasz już Zooma, tak? Do spotkań. Tak, używamy Zooma. I się uczę temu właśnie teraz. Aha, no widzisz. Także no to wszystko... W temacie teraz. W temacie, no to wszyscy się uczymy właśnie. Ja jeszcze testuję, używam właściwie od tygodnia, już nie testuję, już teraz będzie, że używam też aplikacji Microsoft Teams. Chociaż ja ją znam już od ponad roku na pewno, a może nie, a może jakoś tak, chyba też tak więcej od roku Teams używam, ale teraz używałem intensywnie i akurat jeszcze do połączeń wideo, także też tutaj mam też doświadczenia w tym temacie i no każdy troszeczkę inaczej działa, ten Zoom jest faktycznie dosyć atrakcyjny również cenowo, że właśnie jest ta opcja bezpłatna, to tym bardziej, więc faktycznie, jeżeli potrzebujemy pracować, spotykać się zdalnie, to Zoom jest fajny. Oczywiście no, nadal mamy dostępne takie narzędzia jak Skype, powiedzmy, i to ja też wykorzystuję, wiadomo, tylko tam jest troszkę to inaczej, bo Zoom jest o tyle fajne, że można zaprosić do spotkania osoby, które nie mają żadnego konta, tak? Po prostu wysyłam link i one się łączą i już są na spotkaniu. A w przypadku Skype'a nawet chociażby no, muszą zmienić konto na Skype'ie, a nie każdy po prostu chce to sobie zakładać. Na Zoom nawet działa w przeglądarce, czyli wystarczy wejść
pod mnie link i nawet nic nie instalować, chociaż aplikacja jest wygodniejsza, kiedy używam aplikacji, więc to też jest przykład, notabene jak mówimy o instrukcjach, czasami trzeba właśnie teraz znowu, jeżeli to klienci mają być, czasami trzeba zrobić instrukcję, jak z tego korzystać. No także, jeżeli będziecie mieli jakieś inne pytania związane z narzędziami do telekonferencji, to myślę, że też jestem w stanie pomóc. Swego czasu prowadziłem szkolenie, zarabianie na spotkaniach. Ojej, ile lat to było temu, dużo się zmieniło od tego czasu, ale w tej chwili jest to właśnie na czasie, więc kto wie, może więcej będę właśnie porad w tym temacie też udzielać na temat prowadzenia spotkań i szkoleń online. No ale tyle na dzisiaj, także dużo było dygresji, dużo rzeczy obok dodatkowych, ale to wiem, że zawsze was to, często was to inspiruje, więc jakby co, to pytajcie.